Cześć, witajcie, z tej strony Mangetsu jest ze mną... Moku. Moku! Nie, to powinienem... Ta, powinienem powiedzieć Zangetsu, o to mi chodziło. Sprawdzamy pogodę... Oj, intro... nie tak. Oddaj! Nie mogę. Zostaw telewizor! Pogoda. Kineskopy stare. Co będzie ty? Piękna pogoda, kolego. Dobra. Mamy list chyba. Powinien nie. być list. Nie? Ja mam. Ja nie mam listu. Do naszych wartościowych klientów marketu Georgia nasza drużyna lodowe stanowisko. Przepraszamy za różne niedogodności. Coś tam. Wsparcia w patro... Dobra, nie będę tego czytał. To jest dosyć spore. Ogólnie jakieś tam kwestie Georgi Coli. Tak? Chcą nas doinformować, że taka firma tutaj istnieje. Ogólnie. No, prawdopodobnie chcą, żebyśmy po prostu przeszli na ich stronę w no tym tak, momencie. No tak, korupcja. No, bo mamy jakby piąty dzień i teraz będzie trzeba zadecydować, co wybieramy. O Jezus, dobro czy zło? Lord Vader czy Anakin Skywalker? Aha, dobra, tak na to patrzysz. Tak. Myślałem, że bardziej Yoda czy Vader, a... Tam Yoda jest mały. Bo Skywalker, Skywalker i Lord Vader to samo, ale wiesz. A, wiem. Ale najpierw dobry, a później był zły. No dobra, ale był też zły, jak był Anakinem, nie? Ale sam jesteś Anakinem. Ale ty też jesteś. Dobra, ja biorę jedną tą cebulkę i Aliję trzeba tam futrować. Musisz omamić, musisz jej... Daj mi cebulkę. Do mordy jej wciśnie. Chociaż nie, dzisiaj będę ekstrawagancki i wydam 200 zł na sałatę. Nie! Co nie? No to idzie na kropsy, nie mamy kropsów. Nie bierz. Jak to żyć właśnie? Za moje pieniądze! Widzicie, jak to jest żyć, kurde, i dysponować kapitałem, jak się żyje z kimś? To jest normalnie mordęga. No właśnie, za moje pieniądze będzie potrawę dla kobiety. Twoje pieniądze, ja byłem ostatnio. A ja... Pamiętasz w ostatnim odcinku, kto wyłowił dwie sardynki? No ja. Ej, patrz, jest cutscenka. No, cutscenka, idzie ten McDonald's pomidorowy. I tutaj jest informacja właśnie... Och, witaj, co pomidorowy. To ty masz mnie? Tak, widzę ciebie. Widzę ciebie. No przykro mi, już tak będzie, ale wstyd. Z tą dupą na głowie, nie? Z dupą na głowie. Mostowiak przyszedł. To jest fajna dupa na głowie, to jest... Czekaj, jak się nazywał ten stary? Jaki stary? Marek? Nie, ten stary taki... Też był... Nie, on był Mostowiak? Hanka, Marek i co? Był ten taki w tym serialu, dobra, ten stary i ta był stara stary. Baba. Ale wstyd. Nie pamiętam. Dobra, to jest Centrum Społeczności, Community Center. Miasta... A w ogóle stopper odpaliłeś? Tak, dobra. Odpaliłem. Albo co z niego pozostało, tak czy inaczej. Jest zegar. Było to kiedyś dumą i szczęściem miasta, zawsze tętniło życiem. Teraz, tylko popatrz, to wstyd. W tych czasach młodzi ludzie wolą siedzieć przed telewizją, niż angażować się w społeczność. No przykro mi, no takie czasy. Ale posłuchaj mnie, może i brzmię jak stary głupiec. Ale korporacja Georgia chce, żebym sprzedał im ten budynek, żeby zrobili z niego magazyn. Miastu Pelikan przydałyby się pieniądze, ale coś mnie zatrzymuje przed jego sprzedaniem. Chyba staruszkowie, jak ja, przywiązują się do reliktów przeszłości. Ach cóż, w ogóle ty możesz tutaj przeczytać też coś, bo wszystko ja czytam. Czytaj, dobrze ci idzie. Jeśli ktoś kupi członkowsko Georgia Co... Georgia Corporation. Cola? Corporation, po prostu to sprzedam. Nie ma opcji, wzdech. Uratujemy to. Proszę wejść do środka i sprawdzamy, jaki mnie tam nie syf. Ma na mapie. No w halo, sobie. Admin, zresp mnie. Admin, daj dzień. Ło. Jaki klimacik. Syf. Jaki masz, ale syf. Widać, no, że lubisz sobie. Syf tutaj jest. Patrz, to akwarium tam rozwalone. Czekaj, jak się zastanawia. Szybę wydłupał. Co to jest? Chyba Vincent i Jas. Jazz. Jaś się bawili. Jaś się tutaj bawili. Jaś. Jasmine. To miejsce jest jeszcze bardziej zniszczone, niż pamiętam. O! Jabłko! Unimos! To nie jest jabłko. Jabłko. To jabłko. Nie jest jabłko. To jest Yuminos. Yuminos! Yuminos! Zostaw Yuminosa w spokoju. Ale widziałeś, jak się schował? No. Coś ci jest? Ale to był szczur. Patrz te oczy. Nawet będzie w kwestii, że to szczur. Coś tam było? Nie zdziwiłbym się. To miejsce jest zapełnione szczurami. Szczur! To jabłko! To Meres! Patrz, jakie oczy! No, się wystraszyłem szczurem. Trzy kropki. Myślę, że tutaj jest podejrzenie schizofrenii. Zmartwiasz mnie, Zangetsu. Czemu ja widzę swoją scenę ze twoim Nickiem? Nie wiem. Słuchaj, chyba już pójdę do domu. Muszę coś zjeść. No i nie ma. Zamówi KFC i alo. Jeszcze coś się odwraca do nas. Hej!
Od teraz zostawię to miejsce otwarte. Może pomożesz złapać te szczury w wolnym czasie. Ale mam questa, jak w typowym RPG-u. No i dwa kursory. Dwa kursory miałem w pewnym momencie. Dziwne. To chyba twój kursor. Wrócę i zbadam dalej ten budynek. Ale co było dziwne? Co to za scenka była? Widziałeś to? Nie. Ja miałem scenkę pokazałem tutaj od Community Center na lewo, gdzie Lewi stał jakby wbudowany w ten w plac zabaw, nie? I się tak nagle wyłączyło. Na nagraniu będzie. Chyba no, musimy będzie. Podejść do tego i kliknąć w ten To są tak zwane. O! O! A to zrobiłem 1000 krocków. Też 10 tysięcy krocków. I tutaj nie można rozczytać tego, bo jest jakiś starożytny język starożytności. To jest język jabłkowy. Język jabłkowy. Idziemy, chodź. Teraz. A masz questa? Zobaczmy. Bo ja nie mam. Początki i przedstaw się. Niestety nie mam. Wypadałoby zrobić ten quest z przedstawieniem się jeszcze tym innym osobom, ale skąd, odkąd mamy Community Center, to teraz powinien do nas przyjść list, prawda? No na następny dzień. Od Wizarda, Wizard i byśmy... Od Czarownika. Czarownika. I byśmy mogli wtedy właśnie już go odwiedzić, zagadać, kupić coś jeszcze u tego, pierra? Kalafiory. A ziemniaka? A, dobra, kartofla. Kalafiora. Jeszcze jarmuż jest. Jarmuż, olej, ryż, ocet, tapeta, podłoga, katalog, sadzonki wieśni, sadzonki morali, sadzonki pomarańczy, boże z kwini, granatu, ale się jabłoni, podnieca się Mario. Chleb, pizza, Mario, pizza, makaroni. Idziemy sadzić. Idziemy Czekaj. Sadzić, palić, zaligizować marihuanę. Będziemy sadzić spring oniony w lato. Jak coś to musimy też pamiętać o tym, o tych urodzinach Lewisa, nie? W sensie on siódmego. On w sumie Lewisa? A tak, masz rację. Ja przecież sprawdzałem ten kalendarzyk, ale nie chciałem ci przerywać. No dobra. I co? I to, że chciałem powiedzieć, że sprawdzałem to i że za 3 dni właśnie ma... O, patrz. Mhm. Że za 3 dni ma te urodziny. Znaczy ale jest urodziny. Moja, zostaw ją. Tak. O, wyczytałem to w swojej twarzy. Będzie ci się tu u nas podobać. I też robię 10 tysięcy kroków. Tutaj widzimy, jak się nazywa ta apka do mierzenia kroków albo coś takiego. Co tam, farmerze? Aleks jest, kurde, niemiły. Co tam, farmerze? Ty podrzędny rolniku. Prawie zapomniałem. To dla mnie dzień na robienie pompek. O, dafodil. W ogóle to ten dogeł cały. Strasznie pies. A ten, Kejwy się jeszcze nie zrobiły, nie? Trzeba komitować. Nie, powinna być cutscenka, jak tam są archeologowie i oni niszczą ten kamień, który zasłania wejście. No to może to... No, nie, jest! Jest cutscenka? Nie, ale jest przejście gotowe. Tak? Tak, no to aż pójdę zobaczyć. Bo tam będzie cutscenka z tym, z tą pędzę, kilią. Pędzę, lecę! Może ja w tym czasie... Albo nie będę marnował energii. Pójdźmy do Kejwów, co ty na to? Może. Możemy. Tylko problem jest taki, że mamy mało slotów ekwipunku. Wypadałoby zbierać pieniążki na to, żeby zekspandować nasze ekwipunki. Znaczy wydaje mi się, że to i tak się zrobi, jak wiesz, sprzedamy to, co tamten. Ej, to ja, to nie było cutscenki. Chodź tu, z tym, że oni naprawiają most. No tak, z mostem było i z paroma innymi rzeczami. Masz tutaj cutscenkę w środku? Tak, mam z Adventurerem. To... Znowu ja? Wchodzę ja teraz. O, no to dobrze. A ty jesteś... Ty? Tak. Jestem ja. A, to jestem ja. Właśnie przyglądałem się kopalni. Jest opuszczona od dziesiątek lat. Wciąż tam jest dużo dobrych rud, ale to ciemne miejsce, niezakłócone od dłuższego czasu. Boję się, że rudy to nie jedyna rzecz, którą tam znajdziesz. Masz, weź to, może ci się przydać. I tutaj mieczor chyba dostajemy, no. Tak, pierwszy sort. Taki ugryziony od prawej strony. Otrzymujesz zardzewiały miecz. Zardzewiały miecz. Tak w ogóle to jestem Marlon. Prowadzę gildię poszukiwaczy przygód na prawo od kopalni. Będę miał na ciebie oko. Nie ma oka! Właśnie, to jest ten żart. Dobra. On nie ma oka, a będzie miał oko! Udowodnić, że się nadaje. Jak chodzi tam ryjem. Pada mu łonionka. O, siemka. Dobra, siemka, ptasiemka. Tutaj jest winda, będziemy mogli ją szybko podróżować co 5 leveli. Więc o, teraz mamy pierwszy, rozłupujemy i szukamy przejścia. Tak działają te cave'y, że za każdym razem inne rzeczy wylatują, tu jest przejście. O, to i za każdym niżej. Razem w innym miejscu może to przejście się pojawić. I pamiętaj, że musimy jak najszybciej zbierać rudę, kopru, srebra i go i pi... O kurde. A, przeciwnik! Ej, na 3-4, czekaj. Tu jest... Czekaj, przeciwnik! Ma nogi! Ała! Nogi? No, ma nogi! W nogi go! Szybko! W dupą! Nie, nogą! Krabem! Ooo, mam kraba! Podskoczył 5 razy. Dobra, spróbujmy na 3-4 walnąć. Dobra. To 3, 4,
Ry. O, i wypadły dwa. Mamy dwa ametysty. No, dla ja Emilii, o kwarc dla Marni. Super, zbieramy to i zbieramy też właśnie te, tak jak już powiedziałem, musimy zbierać w dużych ilościach rudę kopru, czyli miedzi, srebra oraz złota, ponieważ potrzebujemy sobie to przepalić za pomocą naszych piecy, których jeszcze nie posiadamy, ale pewnie zrobimy niedługo. A następnie będziemy mogli w niedalekim czasie zrobić z tego zraszacze wodne, które będą automatycznie podlewać nasze wszystkie roślinki na farmie. Przez co będziemy mieli fajną, zautomatyzowaną farmę i to będzie super, bo właśnie o to w tej grze chodzi, żeby wszystko automatyzować, żeby to był postęp, bo postępu nikt nie może zatrzymać. Bez Dokładnie. Postępu świat stałby w miejscu. Jak będzie 22, to wychodzimy jak coś, tylko ja nie mam miejsca. To chodź ja może... Kurde. Zielony! Czemu zielone slimy mnie atakują? No właśnie, ale wiesz co, ja ci powiem, że fajnie było do 5 poziomu dotrzeć. No dlatego ich jest to za dużo, żeby je zignorować, wiesz? Ja będę zbierał koper. O, jest przejście. Ja szybko idę, wiesz? Ten koper, wiesz? Ogólnie Dobra. Liczba przejść zależy od szczęścia, tak, dlatego się sprawdza zawsze w tym telewizorku, który pokazywaliśmy. I się zazwyczaj w kej wychodzi wtedy, kiedy jest po prostu szczęście. Szczęście. No. Jest coś tutaj? Czekaj, które kamyczki były na one-shota? Bo wszystkie. Były takie. Znaczy, nie, czekaj. Te białe. Znaczy, takie nie. Białe. Te nie białe, to inne. Dobra, koper ja biorę. Jeszcze... Generalnie to ta sztuczka, co Manget przed chwilą przedstawił z tym ametystem, działa z wszystkim, co tylko istnieje w tej grze. Dobra, mamy 5. Jeżeli uderzymy coś razem w tym samym czasie i to pęknie, to dostaniemy 2 razy tego samego surowca. Dokładnie. Możemy wychodzić tak naprawdę już stąd, bo no, mamy już późną godzinę i mamy questa głębiej w kopalniach, żebyśmy zeszli na 40 piętro. No, to możemy użyć naszej windy. Dokładnie. I na zero. Tutaj w przyszłości będziemy mogli się dostać szybciej do domku, ale na razie musimy piechotą chodzić, dlatego... To jest przyszłość, kolego. Musimy wliczyć sobie czas na dotarcie do domu, żebyśmy nie zginęli, bo jak zginiemy, to stracimy kasę, a w cave'ach to bodajże o, nawet... i nie tylko kasę. No w cave'ach jak zginiemy, to tracimy też jakiś item. Chodź, zobaczymy ten kamp jego, pokażemy jak jest malutki. Ja z nim gadałem, wiesz? Tam wchodziłem. A, okej. Okay. Ja sobie pogadam z nim też. Nieznajomy, witam! Jak będziesz szedł, to weź Lika na podłodze. Nie mam miejsca na Lika. Ja mam kraba. To wiesz co, to ja wywalę mięsko. Wywalę mięsko. Wiesz co, jak idę sobie z tym ametystem, kiedy jest właśnie tak już bardzo ciemno w tej grze, to wygląda tak bardzo biało. Tak jakby mnie z jakąś wełnę albo coś w tym stylu. Wełna. Wywaliłeś robacze mięso? Tak, no mięsko. To właśnie je podniosłem, bo akurat mam w ekwipunku. No i dobrze. Zerowa godzina! Będzie mało energii! Trzeba uważać. Czekaj, te kauliflowery też miałem posadzić. Tylko jak? Szybko. Ja wyrzucę rzeczy. Czekaj, kraba zostawię, nie? Podlej mi szybko. Idę. Ja nie mam konewki ze sobą. No właśnie, to jest twój błąd, kolego, powinien się nosić. No ja tutaj narzędzia odstawiam. Dobra, podlałeś wszystko, tak? Podlałem co mogłem. To do Marni wezmę. Miało być, złota skrzynka miała być na złote rzeczy. Dobra, ogarniemy to sobie, chodź spać. Bo chyba, nie wiem, o pierwszej się, nie wiem, przy którym... Przy jakiej godzinie się energii... Wydaje mi się, że generalnie jak jest czerwony czas, to już jest mało energii. Znaczy mniej, jakby jest jakby im później, tym mniej. O, w ten sposób. O, ja mam całą energię, zobacz. Ja mam ten, jakby tak 1/10 mi brakuje. No to ja mam całą, wciąż. No bo ja podlełem jeszcze. Dzisiaj jest neutralne szczęście. I pogoda jutro będzie... Ja się wyleguję trochę, wiesz, żeby energii sobie odnowić. No spoko. Dobra, już jestem. Pogoda? No, słonecznie. Wyrosło super. Pasternak! I mamy o Jezu! Chyba... Czekaj, bo chodź, Clint chodź, do mnie zszedł! Chodź! Czekaj, bo Clint, mam kastenkę! Dobra. Cześć, dzień dobry. Zauważyłem, że niszczysz... Co? Niszczysz kamienie. Aha, i szukasz ród. To dobrze. I co tam ci dał? Jeśli chcesz przytopić swoje rudy, potrzebny ci będzie piec. A czemu ja nie miałem? Tak się składa. Ja też chcę pieca. Że mam w zapasie trochę planów. Proszę. Chcę ci je dać. O Jezu, dał mi plana. Dobra, już, bo tutaj jeszcze... też mam list. Dobra, wytwórz piec. To powiem, że moje źródła powiedziały mi, że węszysz w starym centrum społeczności. Może mnie odwiedzisz, mój apartament jest na zachód od Leśnego Jeziora w Kamiennej Wieży. Mam dla ciebie informacje, które mogą cię zainteresować na temat problemu ze szczurami. Emrasmodius czarownik. Serio, czarownik przetłumaczyli. Piec pozwala ci na przytopienie ród na sztabki metali. Metale można użyć do wytwarzania konstrukcji i ulepszenia narzędzi.
Kurde, przez przypadek zebrałem postęp. Widziałem, przestań łazić mi tam w tle. No dobra. Gdy przetopisz kilka sztabek miedzi, ulepszy ci któryś z narzędzi. Może to ułatwić twoją robotę. Cóż, okej, okay. Wracam do domu. Czas do domu. Już? Już. To jeszcze czekaj, tutaj... ja też tutaj czytnę. A, to jest od Wizarda, no. No, jeszcze czarownik. Tutaj mam... Widzę, że badasz starą kopalnię, masz duszę poszukiwacza przygód, tyle mogę ci powiedzieć, że jeśli potrafisz zabić 10 szlamów, znajdziesz swoje miejsce w gildii poszukiwaczy i przygód, uważać na siebie. Też dostałem tego kwesta. Dobra, już. Tego lista. To co? Zbieramy. Zbieramy. Tak, ładnie. Ważne, żeby zbieraj. jak najwięcej zebrać, bo expa się dostaje. Dzięki, że zbierasz moje rzeczy. Ile masz? Ten jest jakiś złoty, bo nie mogę go podnieść. Ej, mamy to? Złotego, właśnie, złotego. To wsadzaj do złotej skrzynki. A ile masz pasternaku? Pasterniaków mam 14. Też mam 14, to ideolo. Dobra, to wsadzamy? To mniej. Nie, czekaj. Czy upiera chcesz sprzedać? Możemy upiera, żeby od razu mieć. Ale chodźmy do czarownika, może co ty na to? Dobrze, jeszcze... tylko czekaj, odłożę rzeczy, bo mam zasrany ekwipunek cały. Albo wiesz co, trzeba to w dobrej kolejności wszystko zrobić. Idziemy najpierw do pierra, kupujemy nasiona. Sadzimy, idziemy do czarownika. Tak, dokładnie tak. Czarownik. Czarownik? Nie mogę. Nie, przestańmy tak mówić, bo wiesz, bo tak się wryje już i będzie koniec. No. Dentker jest tak zwany. Ja tutaj mam jeszcze quest, osiągnij poziom rolnictwa, tam szlamy, strach na wróble trzeba zrobić, Jezus. Bo w ogóle ty nie widziałeś tego, ale jak miałeś synkę z tym Clintem, no to tutaj wydziobały jednego pasternaka, te kruki. O kurde, to nie fajnie. No. Powiedziałem to jak jakaś kompletna postać w RPG-u. O nie, nie fajnie. O kurde, nie fajnie, jak to się mogło stać? Cudowne. A co ci z tym zbuduj klatkę? To chyba krabową, nie? Aha, no może klatkę. Dobra, chodź. O kurde, ile questu dostałem, rozwój. Zdawając doświadczenie, będziesz odkrywać nowe rzeczy do wytwarzania, żeby zwiększyć zarobek i ułatwić sobie życie. Przykładowo strach na wróble powstrzyma kroki od wydziobywania twoich kosztownych upraw. Tak jest, ja idę na miasto już, wiesz? Dobra, to idź za tobą. Dodamy upierra nasze, nie wiem, zdobycie. To jest. Jak to się nazywa? Pasternak. Pasternak. Pierwsze życie widzę. Parsnip to jest po angielsku. Parsnip, no. Parsnip to jest. Parsnip, pasternak. To jest taki parsnip. To jest taka marchewka, ale taka inna jakaś. Ta, biała marchewka. Ta. Jutro są urodziny Lewisa. Musisz tam czytnąć, co on od nas by chciał. Ej, zielony glon, miałeś zielony glon? Mam questa z zielonym glonem. Chcę dać czerwony grzyb pod moją poduszkę. Co? Proszę dostarcz tego na dzisiaj, pam. Chcę odnowić czerwonego grzyba. Nie ma opcji, żebym jej czerwonego grzyba znalazł. Musiałbym do cave'ów iść. Do cave'ów, no. A czekaj, z tym pasternakiem nie było nigdzie questa, nie? Nie. Dobra, to sprzedam cały pasternak, tak? Tak, sprzedajemy całość. Sprzedajemy całość i kupujemy, co ty na ziemniaki? Może, albo kalafior jeszcze? Kalafior mi się wydaje. Nie wiem, ten kalafior po prostu mam nadzieję, że się trafi złoty. A znając zawsze szczęście, kupimy ich od groma i dostaniemy je z pierwszego złoty, nie? Bo wiesz, chodzi też o to, żebyśmy te torby sobie ulepszyli, a jak teraz parsnipy sprzedaliśmy i kupiliśmy na przykład cauliflower, to może być tak, że zanim ten cauliflower wyrośnie i się zbliży... To ziemniaki. No to ziemniaki, kupiłem i to, wiesz? Ile kupiłeś ziemniaków? 8. To daj mi jedno z tych nasion, ja posadzę jedne, te drugie. Okej, ziemniaczki mogę ale posadzić. Ale zasadzenie nie ma expo jak coś. Tylko ale będzie szybciej. No tak. No ale też jak podlewasz na przykład... A mamy ten, żeby... Nie mamy. Jak to się zwało? Nawóz. No nie mamy tego. Jeszcze sapa. Nie mamy. Ale wiesz co zrobię? Znaczy, w sumie trochę jest. No to postać na te swoje ziemniaki posadzę surowo. Ja jeszcze to chciałem zrobić. Patrz. Siup, siup, siup. Coś takiego. Zawsze trochę więcej, nie? No, zawsze trochę więcej pieniążka. To ja podleję. W takim razie mam dużo energii. Jestem zdrowy chłopak. Zdrowy hopok. Spoko tak hopok. Spoko, jestem dobry. Spoko, sokole oko. Nasionka. A w ogóle nad tym się nikt raczej nie zastanawia, ale tu są emotki w Stardew Valley. Tom. Czemu płacząca akurat? Nie wiem, wybrałem byle co. I też można ryje, na przykład jakiś tutaj świnkus. Też są komendy, jakiś na przykład red chyba, czy hell. Żeby zmienić kolor jakby kolor swojego napisu, red. Nie? I teraz jak ja coś będę mówił, pisał na czacie, chociaż to się nie przyda, to jestem na czerwono, nie? Gdzie jest drewno? Drewno jest tutaj. Ja wezmę drewno, zrobię skrzynkę na kruszce, wiesz, na kamienie szlachetne. Dobra, inne kruszce, rzeczy. Kruszce! Dobra, o, dajmy to. Skrzyneczka, super. Przestań spamować, kurde, mi całą grę. Dobra, spokojnie, czekaj, ty jeszcze siedzisz w domu, to ja korzystam w tym momencie z przeglądarki. Pisuję Lewis, co on tak naprawdę lubi.
Fajnie, że pisałem Levi's i wyskoczyła mi fajna marka ubrań. On lubi hot pepper, ale nie mamy szans, Nie mamy żeby... hot pepper. Słuchaj, nie mamy nic, żeby mu dać. Możemy mu dać neutralne, a neutralne coś daje? No, na pewno lepiej to niż nic chyba, co? Bo on lubi, słuchaj, takie rzeczy, których raczej, no... Nie mamy szans zdobyć. Możemy mu jakieś właśnie te wiosenne dać, ale to... No cienko z tym. Zmieniam kolor skrzynki z narzędziami na biały, a te takie z kamieniami i innymi takimi pierdolami tam na czarną. Chodź do Marni i czarownika. Marni, wiesz, żeby ją trochę udobruchać ewentualnie. A co mamy dla Marni? Ja mam kwarc. A masz jeden? No. A ja nie mam drugiego. Ale i tak, wiesz, dwa na tydzień możemy oddać, to oddasz jeszcze spokojnie. Będą okazje. Może co okiem, czy... A ona nie lubi ametystu czasem? Nie, ona diamenty lubi. Nie mam kompletnie nic, żeby jej dać, naprawdę? No, a ten kwarc to ona lubi, więc i tak chyba nawet nic nie dostanę. No, nie dostałem żadnego serca. Co? Wiesz, sam fakt, że rozmawiasz z nimi też daje dużo. Serio? Tak, nawet jak rozmawiasz z ludźmi, to też serduszka daje. Nie wiedziałem. Tylko, że bardzo rzadko. W sensie, to na pewno polepsza sytuacja. O, a chodź, tak. Chodź do czarownika. Bo ty tam chodzisz, a... Ja jestem w Marni. No to chodź na lewo. Czekaj, zagadam tylko do niej, bo wiesz, chcę po prostu, żeby mnie lubiła. Zagadasz? Nie ma. No, a nie, on... poszła do domku chyba, do kuchni, nie wiem. Tak, jest u góry. Dobra, to ja idę do ciebie. No, jestem przed domem czarownika. Odkryjemy następnego NPC. Przestań tak mówić. Czarownika. No ale postać czarownika, no jak to można tak? Czarownik, w Terrarii też to było. Czarodziej. Symbol czarownika. Symbol czarownika. Nie wiem, strasznie takie... Takie jakby zdrobnienie czarodziej, nie? Takiego poważnego czarodzieja. Jest czarownik. Czarownik. Znaczy, taki zdały. Mi się, taki mi się to kojarzy z jakimś urządzeniem. Czarownik. No w sumie trochę. Kaccenkus! No. Twoja postać czy moja, czy obie? Moja. To ja widzę swoją. Obie. O kurde, przede ten. A, wejdź! Wejdź. Przeklikałem. On ma kapelusz kowbojski. No czytaj. Jestem Mandius. Jaki fioletowy. Poszukujący tajemniczych prawd. Tajemnicze prawdy. Osoba o ciele fizycznym, jak i elektrycznym. Elektrycznym. Mistrz siedmiu żywiołów. No dobra, już nie chwal się. Wiesz, o co mi chodzi. Jak się chwali. A ty, Moku. Zangetsu. Osoba, której przybycie przewidziałem od dawna. Co za menda. No, dziwny jest. Podejdź. Chcę ci coś pokazać, ale nie chcę! Czarownik! Lol, muzyka się włączyła. Spójrz! Wow! Jabłko! Unimos! To nie jest jabłko. To jest jabłko. To nie jest jabłko. To jest jabłko. To, no to nie to jest, jest to nie jest jabłko. To jest jabłko. To nie jest jabłko. Ukazało ci się to stworzenie, no prawda? I czy on powiedział to jabłko? Tak. Nie. To jest to jabłko. Ten jabłko. Nazywają siebie jabłko. I co? Jabłko! Tajemnicze dusze, te z jakiejś przyczyny nie chcą ze mną rozmawiać. O matko. I go wziął. To zrobił z tym jabłko. Nie chcą z nim rozmawiać i go wziął, wywalił. Nie jestem do końca pewien. Pewien. Pewien? Czemu się wyprowadziły do tego centrum społeczności? Centrum społeczności. Ale nie musisz się ich bać. Centrum społeczności. No to brzmi jak jakiś, nie wiem, Instagram. Centrum społeczności jest złoty zwój napisany w nieznanym języku? Fascynujące. Poczekaj tutaj. Sam to sprawdzę. Za chwilę wrócę. Jaki głos. Lol, ja. Zakręcił się trzy razy, obrócił Pajak się. Jak leci tam no. Ekran prawy. Wziął się. Co się stało się? Ty, patrz jak ten gar paruje. Tam są rzeczy dziwne. O matko. No i wrócił. To jest pijany cowboy. Znalazłem zapisek. Zapisek? Jerzyk dobra. Jest niejasny. Dobra, jak tak bardzo chcesz, to proszę bardzo. Czytaj. Ale udało mi się go rozszyfrować. My, Unimo, chętnie ci pomożemy. W zamian prosimy o prezenty z Noliny, bundle ze tego. No. Jeśli jesteś z lasem, wtedy zobaczysz prawdziwą naturę tego zwoju. Jesteś o, z matko. Lasem? Pajek idzie. Do kotła. Gdzie namieszać tam nawet pałą taką. Co on tam robi? Jeśli jesteś z lasem, co to może oznaczać? No ja też się zastanawiam. No ja tak samo. Wąch. Z wąchem tam pod wąchem wąchnął. Kreskę wciągnął. Aż wzdrygnęło. Aha!
Podejdź! Podejdź! Nocha musi tam ciepać. Mój kocioł bulgocze ze składu. O matko! To muzyka! To muzyka, to oznacza, że zbliżamy się do końca tego odcinka. Mój kocioł bulgocze! Ze składnikami lasu. Młoda paproć, mech żarłoczny, karmelowy muchomor. Czujesz to? Czujesz to? Czujesz to? Ale to chyba... Ja wiem, proszę, jakie to są składniki. Wypij. Pozwól, żeby esencja lasu wynikła w twoje ciało. To nie brzmi dobrze. Paja gulgo. Gulbocze. Gardłem pracuje. Zielony Hulk, halo! No ej, to jest... Pepe, żaba Pepe. Nie chciałem... Halo, mój ekran się frizuje. Co się dzieje? I w tym momencie się kończy gra, bo nas otruł. I umarliśmy. No, umarliśmy. Widzę drzewo! Ja też! Drzewo! Drugie. Esencja lasu! Wirują, to połącz są... się z lasem! Ale ja ci mówiłem, że on wciągnął kreskę, że on coś ma tam podejrzanego. On jest... On nam dał jakiś narkotyk, koleś. Co to ma być? Ja nie chcę! To jest gra. Halo, policja! Halo, 997! On nam drzewo! Wiesz, doktor Tree, te sprawy. On spadaj na drzewo. O matko, otrzymujesz moc magii lasu. Teraz możesz odkryć prawdziwe znaczenie. Znaczenie! Zwojów Junimo! No, jabłek! Nie, Junimo. Dobrze, jabłek. Dobrze, jabłka. Jabłek! 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 Chodźmy, jabłek! Dobra, o, zablokowałem. Dziwnie mi się chodzi po ciemku. Wiesz co, masz trochę drewna i sap, to zrób pochodnie. Trochę drewna i sap? No, ale ja nie mam sapa. Dobra, to nie. To nie sap się. Mi się wydaje, że po prostu idziemy spać i end of odcinkens. No, tak będzie. Ale chodzi mi o to, że wiesz, że można sobie nad głową pochodnie jeszcze. Nad głową, przy głową, od głową, no, pod żeby głową. Ludzie też coś widzieli, a nie ciemne jak... Dobra, to ja zrobię w takim razie. A to daj mi jeszcze żywica jedna. Pyk. Zrobię ci po prostu pochodnie, kolego. Dobra. Zrób mi pochodnia i żywicę. Możemy sobie tak dawać o przedmioty, proszę bardzo. Oj, serduszko. Serduszko! To wcale tak nie działa. Generalnie później zdobędziemy przedmioty, które możemy zakładać do naszego ekwipunku w postaci takich jakby pierścieni, które będą świecić się światełkiem i będziemy wszystko ładnie widzieć. Ale musicie tego poczekać na to, no bo musimy do cave'ów pójść. Tak jest. Tam zdobędziemy takie fajne przedmioty na naszą postać. Nowe buty na przykład. Na przykład Mangeś będzie miał takie czerwone buty fajne do stroju, a ja nie. Albo fioletowe. Dobra, chodźmy już szybko. Pierwsze jest i chyba teraz energię stracimy, ale... O, spać! To się jeszcze przekonamy. I co? I to jest trzeci odcinek, to chyba ja się tutaj w szczególności żegnam. Idź spać. Klikaj. Halo. No, co? Zangetsu nie może odpowiedzieć na moje żądania. Co jest? No bo ty chcesz mi dać coś. O. No. Dobra. No i mamy rolnictwo. Tak, też mam poziom rolnictwa. Skuteczność konewki, skuteczność motyki i mamy stracha na wróble i nawóz, fajnie. Dobra, to mamy nadzieję, że odcinek ze Stardew Valley trzeci wam się podobał. Już obraliśmy tutaj ścieżkę Community Center i będziemy nią podążali do końca serii. No i tego dnia na pewno sobie damy Lewisowi prezent jakiś. Sobie damy, ale damy jednak Lewisowi, bo ma urodziny, może jakiś neutralny, może to coś zmieni, zobaczymy. Może zmieni. Tak, dokładnie było, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, wspierajcie, zachęcam do tego. Zachęcam również do dołączenia na mojego Discorda i na moją grupę i na mój kanał. No. No, dobra, papa. I daj suba, ziomek. No, tak było.